nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, jestem Szósty, witam wszystkie szósteczki, lecimy z odcinkiem, a dziś o drugiej generacji oraz ciekawym Pokemonie, który najprawdopodobniej będzie do zdobycia tylko w Europie. Brzmi ciekawie? Chcecie dowiedzieć się, jakie Pokemony z drugiej generacji będą występowały na danym terenie? To serdecznie zapraszam. Zapraszam i dla szósteczek, które bywają na live'ach, dokończcie w komentarzach. Jedna wiara? Jak wiecie lub nie, jest parę takich Pokemonów, które możemy złapać tylko i wyłącznie na danym terenie świata. Czy to w Europie, Ameryce, Australii, Azji, Afryce itd. itd. Niantic, wprowadzając takie rozwiązanie z Pokemonami, moim zdaniem postąpiło mega fajnie i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Na przykład, aktualnie Pokemonem, którego my, Europejczycy, możemy zdobyć jest Mr. Mime. Jednak wraz z wprowadzeniem drugiej generacji zostanie to zmienione. Pozostałe Pokemony również ulegną zmianie. Swoją drogą, posiadacie już Mr. Mime'a? Dajcie znać w komentarzach, bo ja ich mam naprawdę mega sporo. Dodatkowo, już przedstawiam wam Pokemony, które najprawdopodobniej będą pojawiały się tylko i wyłącznie w danych regionach świata. Zacznijmy od Europy, bo to nas najbardziej interesuje chyba jako mieszkańców właśnie tego skrawka ziemi. Europa najprawdopodobniej będzie musiała cieszyć się ze Smeagol. Czy to dobry i fajny Pokemon? Ciężko powiedzieć. Na pewno do najgorszych nie będzie należał, ale musimy na to poczekać, musimy zobaczyć, jak będzie to wyglądała sprawa z jego CP i tak dalej, z jego umiejętnościami. W ogóle nazwę tego Pokemona wypowiada się podobnie co do Smeagola z Władcy Pierścieni, ale to chyba mniej ważne, co? I na przykład z ciekawostek pozostałych, Pokemon, który będzie reprezentował Amerykę Północną, będzie Milktank, czyli różowiutko krówka, a na przykład dla Afryki będzie to giraf. Wiem, że źle przeczytałem, jednak mega trudno jest poprawnie powiedzieć nazwę tego Pokemona, nazwę tej żyrafki, także no wybaczcie mi, ale po prostu daję wam takie ciekawostki, daję wam takie tipy, możecie zobaczyć już mniej więcej, bo oczywiście to jest... Ta cała lista tych Pokemonów jest konstruowana na podstawie Reddita i osób, które tam siedzą, a oni naprawdę, uwierzcie mi, że analizują kod gry jak nikt inny, analizują wszystko, co dzieje się w Pokemon Go, więc naprawdę jestem w stanie im zaufać i wydaje mi się, że ich wybory, a propos właśnie tych Pokemonów nowych, które będą reprezentowały dane obszary całej tam ziemi, powiedzmy, są słuszne i wydaje mi się, że faktycznie tak może być, tak będzie. I cóż, naprawdę wydaje mi się, że niektóre wybory, niektóre te Pokemony będą ciekawe. Oczywiście nie mam zamiaru się wybrać gdzieś do Japonii, żeby złapać jakiegoś tam Pokemona, ale na przykład ten nasz europejski Beach też będzie całkiem spoko, więc będziemy mieli z czego się cieszyć. I to byłoby na tyle, jakoś mega się nie będę rozwodził nad tymi Pokemonami, bo na razie musimy poczekać do najprawdopodobniej 12 grudnia, aby druga generacja w końcu wyszła. Zresztą, sami spójrzcie na tego screena, jest on z Starbucksa, czyli firmy, która bardzo mocno współpracuje z Niantic. Wydaje mi się, że może to być pewnego rodzaju zapowiedź drugiej generacji lub jakiegoś mega dużego eventu. Także 12 grudnia jest datą dosyć istotną, więc warto o niej pamiętać. Tak samo jak jutro, 30 listopada, jutro podobno, najprawdopodobniej mają pojawić się legendarne Pokémony w końcu we Francji. Także no cóż, jakieś tam fake GPS, jeżeli macie, to myślę, że jutro warto odpalić. Ogólnie jutro warto mieć odpalony Pokémon Go ogólnie, bo wydaje mi się, że może być jakiś evencik malutki. Czy będzie, czy nie, zobaczymy. Wydaje mi się właśnie, że coś może być fajnego, także warto jutro mieć telefon przy sobie, warto mieć odpalony Pokémon Go i... Cóż właściwie, swoją drogą, jeżeli ktoś nie pił kawy nigdy ze Starbucksa, to serdecznie polecam, bo jest zarąbista. I to byłoby na tyle, tymczasem trzymajcie się, cześć! Już unikam z moim Bogiem gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapcie i pierdolę kwestie lat.